Siema, tutaj Juas i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Quake. No i dobrze, kontynuujemy sobie pierwsze DLC, pierwszy Mission Pack, Scourge of Armageddon, wydany tak mniej więcej 7,5 miesiąca po podstawce. Kontynuujemy epizod pierwszy, Fortress of the Dead. No i mamy trzeci poziom, Military Complex, tak naprawdę piąty poziom, ostatni, ponieważ to jest oczywiście sekretny poziom, a jak wiemy, sekretne poziomy są liczone jako ostatnie. No więc jedziemy. Military Complex, 99 przeciwników i 7 sekretów, także spory poziom, spory. No i dobra, zaczynamy sobie. O, ogólnie to... Sporo broni mamy. Muszę przyznać, ała. Jak na, no właśnie, trzeci poziom epizodu, no ale w sumie epizodów jest 3. A pierwszy epizod liczy tylko 5 poziomów, więc się nie dziwię, że mamy tyle rzeczy. No i dobra, jedziemy sobie dalej. Scourge of Armageddon. Tutaj chyba będzie, tak jest, jeden sekret. Tylko nie wiem, czy... Chyba nie mogę na razie. A, mogę to uruchomić. Tu muszę strzelić. No i dobrze. Mamy pierwszy sekret. Mega helcik. Fajnie. O, rety. Dobra. Chyba będę musiał... żeby nas nie wciągnął tutaj i nie przerobił. Na jakiś makaron, ten wiatrak. Muszę chyba co jakiś czas sobie przerwy robić. Bo teraz, jak nagrywam, to wyjątkowo jakąś mocną chrypę mam. O, rety, muszę to ogarnąć, bo nieprzyjemne to jest strasznie. No dobra, po kolei. Trochę będzie trwał ten poziom, coś czuję. Troszeczkę. On mi... Nie, myślałem, że on mi skopa zasadził, ale nie, to mnie pies zagryzł z tyłu po prostu. Dobra, ciebie rozwalimy tu. Oho, centroid jest. Ten skorpion nieprzyjemny. Nie, to dobra. Rozwalimy go. Mamy już rzeczy, żeby to wszystko porozwalać. Pięknie. Jeszcze tam jakiś na górze jest. Spadaj. I teraz tak. Tu jest kolejny sekret. Musimy sobie tu strzelić. Dobra. Tu się odblokuje. Okej. Okay, znowu mega helcik. W sumie mogę go wziąć. Czemu nie? No to sobie naciśnijmy. Jeszcze jeden przycisk gdzieś jest. Później coś nam odblokuje. Tu jest od razu kolejny sekret. Sobie tutaj zaskakujemy. Dużo amunicji do Nailguna. O, rety. Dobra. Tak będę musiał robić. Co jakiś czas takie krótkie pauzy, bo to jest dzisiaj wyjątkowo nieprzyjemne. Dobrze, no tu już nie ma nic w tej wodzie, tak? No dobra, to wychodzimy... O Jezus, wychodzimy tutaj. Zaraz, moment, moment. Jak sobie nie wyjdę... Pokorzystajmy z tych min specjalnych kontaktowych. O, no, no teraz to fajnie. Jeszcze jesteś tu? A, tam sobie wyszedłeś, dobra, tyle. No tu będzie dużo przeciwników, dużo się będzie działo. Także się nie dziwię. Dobra, tak, chodźmy na razie tu. Military Complex. Jakiś kompleks wojskowy, militarny. Ogólnie cały ten epizod jest taką bazą militarną przecież. Dobra, tu sobie nie wejdziemy. Tu jest potrzebny srebrny klucz. Chodźmy dalej. Coraz więcej tych skorpionów. Nie podoba mi się to. Dobrze. Naciśnijmy sobie. To jest drugi przycisk. Ok, sekwencja ukończona. Coś tam pewnie w wodzie gdzieś się otworzyło. Tutaj sobie skaczemy, tu jest kolejny sekret. Okej, okay, super nailgun, bardzo fajnie. A czy my już go nie mieliśmy czasem? Szczerze mówiąc, to już nie pamiętam. Nie pamiętam, czy już go miałem, czy nie. Zaraz, może chodźmy teraz tędy. O, nie wiem, czy tu byłem dalej, chyba nie. O, ciekawa pułapka, muszę przyznać. Najgorsze, że to byli hitscannerzy, to faktycznie mogli zaboleć.
A nie, tu jest złoty potrzebny. Klucz jakiś, karta. A nie, tutaj też nic nie zrobię. No dobra, nacisnąłem te dwa przyciski, to coś gdzieś musiało się otworzyć, na pewno. Okej, tylko gdzie? No zaraz, pewnie znajdziemy. Tutaj nie. Dobrze, przejdźmy sobie jeszcze raz. Tu nie, tu był sekret. A tu się otworzyło, dobra. No to wchodzimy, jak do siebie. Nie, to powinniśmy wchodzić na jak do siebie, bo chyba walczymy w tym epizodzie w tych ludzkich bazach dalej. O. Dobrze, że się pojawiłeś, bardzo się cieszę, bo tutaj pewnie jest przycisk, żeby tę barierę otworzyć. Dobra, zróbmy sobie właśnie, bo ja zapomniałem. Może tu jakiś zapis, żeby się robił. Słyszałem gnojków z tyłu, jak się spawnują. Nie tym razem. O, straciłem trochę zbroi. O, coś znowu się przełączyło gdzieś. Nie podobał mi się ten dźwięk, ani trochę. No ale dobra, chodźmy dalej. A nie, to tylko lampy się włączają na szczęście. Dobra. No pancerz się skończył już. Nie za ciekawie. Muszę przyznać, tutaj jest otwarte? Nie, tu jest zamknięte. Dobra, trzeba blokować ten system znowu ścieków. Okej, tu jak zwykle pełno jest was poukrywanych. Okej, rozwaleni. Chyba tak, a jeszcze to mam. To działo laserowe też można by z tego pokorzystać, bo to przecież też jest mocarne. No tam wszystkich... O Jezus, tylko pamiętaj Jezus, że też możesz się tym zranić. No właśnie. Dobra, nieciekawie się robi już. Wróć się, tutaj troszeczkę podlecz. Zapis. Tu będzie jakiś sekret i chyba pancerz, z tego co kojarzę. To akurat się przyda bardzo. No, dużo tu jest amunicji wszędzie. Bo jak tu się wskakuje? Tutaj gdzieś trzeba. Ten skorpion tam pewnie jeszcze żyje. Nie wiem, czego dobiłem. Tutaj sobie musimy trochę poskakać i teraz tu wskoczyć. Właśnie, odblokuje się ściana i super. Kolejny czerwony pancerz. Bardzo dobrze. Dobra. Więcej tych enforcerów. A nie ma jakichś ogrów czy coś? Tylko te centroidy się pojawiają. Te skorpiony nieszczęsne. One są chyba najgorsze tu. O, was sobie porozwalajmy stąd, skoro jest okazja. Mega zdrówko możemy wziąć. No, ciebie też rozwalimy, siema. I tyle. Dobra, teraz wracamy sobie do tamtych drzwi. No to chyba niedaleko jest, na szczęście. Tutaj. Tu będzie kolejny sekret. Tu jest quad damage. Weźmy to sobie. Tu jest pancerz. O, jakbym wiedział, to bym ten żółty wziął najpierw. Ten czerwony sobie zostawił. Niebieska karta. O, fajnie. Od razu mnie tutaj przesunęło. Sobie wróciłem. Dobra, jak mamy ten quad damage, to skorzystajmy z niego. Jeszcze mamy chwilę. Ja już tu wszystkich porozwalałem. Sobie nie pokorzystam za bardzo. Tylko troszeczkę. No dobra, zawsze coś. Dobra, tu jest kombinezon, ten nowy. Okej. Dobra, no mogę go wziąć. Niech będzie zapiął sobie Ranger kombinezon, było słychać. No i dobra, czy coś tutaj jest w tej wodzie? Nie kojarzę, szczerze mówiąc. No dobra, to chyba mogę spadać stąd. I gdzie my jesteśmy? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. O, tu jest żółta karta. Dobrze, że spojrzałem, bo bym sobie przepłynął. Akurat kombinezon się kończy. O, słyszałem. Jacyś przeciwnicy się pojawili gdzieś.
Teraz nie wiem, czy mam tutaj wracać, no chyba tutaj. No tak, słyszałem wrogów. Dobra, na szczęście nie za dużo. Teraz gdzie było... Gdzie były drzwi z żółtą kartą? A, dobra, nie, musimy tu iść znowu. Tędy, jeszcze jeden sekret. Czy ja pamiętam, gdzie ten sekret jest? Pamiętam chyba. A tutaj jest, ja go ominąłem wcześniej. Mogę go zebrać, tutaj jest ten sekret. Widzicie, troszeczkę ściana jest krzywa. Możemy ją uderzyć. I tak, tu jest ostatni, siódmy sekret, super. Mamy dwa żółte pancerze do wyjścia. Ale fajnie by było oczywiście przy tym zostać, jak będzie okazja. Dobra, na razie ich tu ładnie rozwalamy wszystkich. Tu już raczej nic nie będzie. O, jakiś pies biedny wbiegł mi pod rakietę, idealnie. Śmiesznie to wyglądało. Dobra, wszystko. Tu już jest exit, ale jeszcze czterech wrogów gdzieś tutaj mam do rozwalenia. Mam nadzieję, że oni tutaj są. Dobra, chyba widzę całą czwórkę. Tak, widzę wszystkich. Także super. No i tyle, fantastycznie. Wszyscy rozwaleni. Coś się bałem, że mogę... No tu jeszcze jest jakaś pułapka przy wyjściu. Się bałem, że mogę kogoś ominąć, ale na szczęście nie. Dobra, tam były dwa żółte pancerze. Ale szczerze mówiąc, to nie idziemy po nie, bo mamy dobry stan tego czerwonego. Dobra, podleczyć się podleczyłem, to w sumie tyle, możemy stąd wychodzić, fajnie. Wszystko jest, wszystko fantastycznie, tylko jeszcze teraz ta pułapka. Żeby ją ominąć spokojnie, tu chyba nic nie ma ciekawego. No i dobra, fajnie. Dobra, teraz trzeci poziom, jeżeli nie liczymy sekretnego, także let's go. The Lost Mine. Dobra, jeszcze dwa poziomy pierwszego epizodu. 81 przeciwników, 3 sekreciki. No dobra, jakaś kopalnia, tak? Zagubiona. Znaczy zagubiona, bo pewnie przejęta przez oddziały Quake'a. Znając życie, o to chodzi. Dobra, trochę amunicji na początku, zawsze fajnie. No i dobra, zobaczymy sobie, co tu się dzieje. No, wygląda komplikowanie. Tam jest jakiś skorpion, to fajnie by było go załatwić. O, udało mi się, nawet nie zauważył, że ktoś do niego strzela. Nie wiem, nie poczuł, jak dostawał. Zaraz, zaraz, dobra, jak już idziemy tu, to chodźmy tu. Tu jest srebrna karta potrzebna. Ktoś do mnie strzela z góry. Padaj, gnoju. Okej. O, tutaj chyba po raz pierwszy się pojawia ten granatnik kontaktowy. Jakbyśmy go nie znaleźli wcześniej w sekrecie. Tu jest quad damage, to sobie go zostawmy. Na razie te skorpiony nieszczęsne. Dobra, leży. Czy tu coś jest? Tu nie mogę przejść, bo tu też jest karta potrzebna. Tutaj i tutaj. Ta niebieska, czy tam srebrna. Dobra, jakiś zapis sobie zróbmy. Ups, no musiałeś mi podejść tu, gnoju. Kto tam do mnie strzelał? Czy to znowu był jakiś centroid? Chyba tak. Dobra, dobrze, że wy macie takie duże hitboxy. O, tu jest ta tarcza śmieszna. Empatii. Jaka nazwa w ogóle na item? Tarcza empatii. Dobra. Nowość, przypominam. Z Scourge of Armagon. Absorbuje, znaczy absorbuje. Oddaje 50% obrażeń, które nam zadali przeciwnicy. No i nawet od upadku się uruchomiła, ciekawe. No, ale chyba podłodze nie zada obrażeń. Dobra, co tu się dzieje? Mam... ile ja tych rakiet mam, rety? Ja to trzeba z nich korzystać.
Ogólnie mam dużo amunicji, bardzo dużo, wszystko praktycznie. Mega helcik nawet po drodze. Taki darmowy mega helcik sobie leży. Ciekawe. Dobra. Tak, nie wziąłem tego quad damage'a, no bo chyba niepotrzebny na razie. O, ogólnie tutaj jest easter egg. Trzeba się wspiąć na tą górę. Ale to jest chyba tylko możliwe z rakietnicą i quad damage'em, albo z cheatami. Mogę spróbować w sumie bez cheatów to zrobić, bo tam zostawiłem ten quad damage, bo wiedziałem o tym easter egg'u, oczywiście. Mógłbym spróbować to zrobić bez cheatów, tylko to trudne będzie. Muszę jeszcze zdążyć na czas. Dobra, gdzie to jest teraz? Tam, naprzód, tak? O Jezus, już się pogubiłem. Tutaj. No, czy ja zdążę? Zróbmy sobie zapis. Można tu wskoczyć niby. Spróbuję. O, nie wskoczę, nie ma szans. To mi tyle obrażeń zadaje. Nie, że to musiałbym mieć... mega healtha, musiałbym więcej zdrowia mieć. No to nie, to wam pokażę. To bez sensu, brałem ten quad damage z cheatami, bo tak to ciężko tu się dostać. Musimy sobie komendę wpisać na uruchomienie cheatów w ogóle. No i noclip. Tak, można się tu dostać. Teraz chyba wyłączmy sobie. No i jest, mamy informację. You're cheating hard. Gra nas nazywa cheaterem, no i to chyba jest jakieś nawiązanie ogólnie do takiego utworu. Widziałem, jest taki utwór, You're Cheating Hard. No i dobra, to tyle. Możemy wrócić tu. Wyłączmy sobie na pewno cheaty, jeżeli nie są wyłączone. No i gramy dalej. Na pewno dałoby się tutaj wbić tą rakietnicą i quad damage'em, ale to musiałbym mieć pewnie na maksa czerwony pancerz i minimum 150 zdrowia albo więcej, bo ten quad damage mi tyle obrażeń zadaje, że mnie zabija na hita ta rakieta. Więc trzeba było to zrobić cheatami, no trudno. No i dobra, kontynuujemy sobie. Co my teraz w ogóle mamy zrobić, bo ja nie pamiętam. Teraz wróćmy sobie jeszcze raz tu, bo tutaj coś chyba jest do zrobienia. Czy nie? Nie, no ja tu nic nie widzę. Jeszcze raz tu sobie zejdźmy. Co ja teraz mam zrobić? Czy tu się coś otwiera? Nie. O, tu da się otworzyć, ale to później. O, tego chyba zapomniałem, tak. Tego zapomniałem uruchomić. I teraz tu będzie otwarte, jest. Tu jeszcze jest inny easter egg. I też trzeba rocket jumpa zrobić tam, ale na szczęście bez quad damage'a. Więc raczej się nie zabiję, jak będę chciał tam wskoczyć. Oho. Już wiem, że nie będę przepadał za tym. To będzie mnie mapa zabijać. Dobra, jeszcze raz. Ty, obudź się. Nie słyszysz, jak strzelają do ciebie? Dobra, jeszcze raz. O, co tu się potwierało? No proszę, a tu nic nie ma. Ups, okej. Dobra, to teraz szybko biegniemy do przodu. Głaz za nami leci. Jak w Indianie Jonesie. Dobra, już, bezpiecznie, już. Fajnie, weźmy sobie mega zdrówko. O, się gnoje pojawiły. Jak to wziąłem chyba dopiero. Dobra, wskoczymy sobie... O, rety. Chyba jestem bezpieczny, nie? Rozwalmy ciebie. Nawet nie muszę się ruszać za bardzo. Tutaj będzie pierwszy sekret. Wskoczmy sobie na lewo. I chyba tu powinien być. Tak jest. Ale zaraz, zaraz. O Jezus, to jest kolejny czerwony pancerz. Ja go nie chcę. Zróbmy sobie to jeszcze raz. Tak, faktycznie się pojawiałem. Jak biorę to tego mega healtha dopiero. Jeszcze raz. Tutaj pierwszy sekret. Podejdźmy. Mogę to jakoś wziąć bez zbierania pancerza, aktywować ten sekret? No nie bardzo.
O rety, nie lubię czegoś takiego. Jak muszę wziąć koniecznie czego nie chcę. A mogę z tej strony? Dobra, już nie chce mi się biegać, już wezmę ten czerwony pancerz, bo już mi się nie chce wracać tu później pewnie. Niech będzie. Burzający sekret, no ale cóż. Trudno, tu jest zamknięte. Najmniej na razie. Dobra, tutaj są jakieś ładunki, rozwalmy to. Będzie się coś działo. O Jezus, ja nie lubię takich map. Teraz muszę się domyślać, co mi gdzieś spadnie na łeb. No kurde, no nienawidzę czegoś takiego. Dobra, daj mi ten pancerz, bo nie będę po niego wracał później. Nie będzie mi się chciało. Nienawidzę takich map. Teraz muszę patrzeć, co gdzieś mi może na łeb spaść. O Jezus, te nieszczęsne skorpiony teleportujące się. Dobra. O, gdzie to może być bezpiecznie? Tu mam nadzieję. No nawet te szczątki mogą mnie zranić. Kto by pomyślał? O, kragi. Nie widziałem was chyba jeszcze. Dobra, tu gdzieś będzie drugi sekret. Blisko. Spadaj. Tu chyba sobie trzeba wskoczyć. Tak jest. Tu jest przełącznik i tu się nam otwiera pierścionek niewidzialności. Fajnie. O Jezus. Co to mi spadnie na łeb? Tak myślałem. Aj, mi zniszczyło broń. Ups. No to miłe. Fajnie, dobra, ale ja i tak ją mam już. To nic nie straciłem. Ale dziwna mapka. Tu się teraz otworzyła, dobra, widzę. Mi też coś spadnie na łeb? Nie, chyba nie. Na razie nie. O, tam jest kolejny czerwony pancerz, fajnie. Miło. Jakieś skragi sobie lecą. O, dużo was. Dobra, po ten pancerz trzeba sobie będzie wrócić. Chodźmy na razie na dół. O, zombie. To miło. Ten taki czerwony. Chyba bardzo zły. Mam nadzieję, że będę mógł wrócić tam. O, dobra, trzeba szybko naprzód biec. Bo się zapada wszystko pode mną. Jak to jest? Zawsze jak główny bohater biegnie, to wtedy wszystko się nagle pod nim zapada. Szczerze mówiąc, nie przepadam za takimi motywami w grach. Dobra, tu coś odpalam, ale tu dalej jest... A, może trzeba poczekać. Chwilę, czy nie? O, teraz jest otwarte. No ale zaraz, już pewnie wychodzę stąd. A tam jest ten pancerz czerwony. Bo będę musiał po niego wrócić, to jest marnotrawstwo. Ale chyba będę musiał. Dobrze. No i dobrze, że to zrobiłem, bo więcej wrogów się pojawia. O, rety, nie lubię z wami walczyć. Wkurzający jesteście. Dobra. Chyba nic nie ma. Dobra, możemy spadać stąd. Tam na dole to na pewno nic nie ma. No dobra. Wychodzimy już z tych kopalni. Tu też się wszystko porozwalało. Lewitująca paczka ze zdrowiem. No dobra, chyba już nic tu nie ma. Także spadam stąd. Przynajmniej na razie nie wiem, czy tu będę wracał. Wygląda, jakbym nie wracał. No dobra, a nie, ten easter egg jest w kolejnym poziomie. Pfu, już tutaj nie ma kolejnego. Tutaj już wszystko. Dobra, mamy tą niebieską kartę. No, czyli teraz tu idziemy, tak? Tak, naprzód. A się pojawiło, tych wrogów. No tam do mnie strzela. No cwaniaczki tylko czekały. Jeszcze ktoś do mnie strzela. Boże, ilu was tu? Jeszcze ktoś tu się pojawił? Już chyba nie. No dobrze. W takim razie, jak już jest bezpiecznie, to idziemy tu. Gdzie ma?
A, z tej strzelby można do was postrzelać. Super strzelbę. Dobra. O, tutaj jakaś betoniarka. Mieli kamienie. Dobra, kamienie w betoniarce, no proszę. A tam jeszcze na górze jest, słyszałem coś. Padaj. Pełno tych enforcerów, Jezu. No to ciekawe, późno już jest dosyć, to jest przedostatnia mapa pierwszego epizodu. Cały czas tych enforcerów się spotyka. Dobra, naciśnijmy sobie to, ponieważ tutaj będzie ostatni sekret. Tak jest, dosyć prosty w porównaniu do poprzednich. Aha, teraz się trzeba będzie bawić z jakimiś pułapkami. No dobra. Niech będzie. To jest dziwne bardzo. Nie mogę tych kamieni rozwalić nie bardzo. No pewnie tu zginę, znając życie. No tak. Weź tu przejść teraz. Weź tu przejść. No tak. Czy da się coś zrobić tutaj? Tym? Czy nie wiem, czy muszę jakoś umiejętnie to przejść? Bo nie mogę ich rozwalić, tych kamieni. Nie da się. Chyba, że jeszcze tym. O, zaraz. Nie ta broń. To też się nie da. To może... Nie, no nie da się niczym. No muszę przez to przejść i liczyć na to, że... mnie nie zgniotą te kamienie, bo nie wiem, jak to inaczej zrobić. Tak, musiałem mieć trochę szczęścia. O, i cała piątka tu była na końcu, proszę bardzo. No to fajnie. No tak, tu jest zakończenie teraz. O Jezus, nie chce mi się wracać po pancerz. Wiecie co? Dobra, daruję sobie. Po prostu skończmy ten poziom. Trudno, już nie chce mi się wracać, bo wiem, że tam minimum jeden żółty pancerz był. Ale nie chce mi się wracać. Dobra. Ostatni poziom pierwszego epizodu. Research Facility. 56 przeciwników. 3 sekrety. I tu jeszcze będzie jeden easter egg również. Już nawet go widzę stąd. Wiem, gdzie jest. Dobra, zaczynamy rozróbę. Na górze panowie też, siema. Co tam poukrywani? Czekają tylko na mnie. Jeszcze się jakiś uruchomił. Dobra. Idziemy dalej, tu już nic nie zrobię. Jeszcze jeden jest na górze, spadaj. Może sobie z tego postrzelać? No właśnie, dobrze, że to wziąłem. Tu nie ma czegoś? Tak, jest tutaj. Poukrywane jakieś pancerzyki, amunicja. Pamiętałem. Dobra, możemy iść tu? Może najpierw tutaj. Zobaczmy, co tu się dzieje. Uuu, Thunderbolt jest. O, szamblery na dole. No dobra, może na razie nie będę z wami walczył. W końcu się szamblery pojawiły. Nie fajnie, dobra, chyba tu nic nie ma. W takim razie chodźmy tu na dół. Zobaczmy, co tu się dzieje. Dobrze, fajny poziom, mam nadzieję, przynajmniej nie będzie mi nic spadać na łeb znowu, jak w tej kopalni. Dobra, nie marnujmy tego. To nie ma sensu. Okej. Na górze oczywiście, paniaczki. Patrzcie, pełno tych enforcerów dalej. Taki wygląda na to, że ten pierwszy epizod będzie łatwiejszy. Ogólnie jest pierwszy sekret, jak sobie tu wchodzimy, to tu na dole się otwiera ściana właśnie i tu możemy sobie wbiec i wziąć pancerz. Dobra, tylko szkoda, bo ten zwykły pancerz zmarnowałem, nawet go nie poużywałem i od razu wziąłem lepszy, no ale trudno. O, tutaj nic się nie dzieje chyba już więcej. No nie widzę. Tu trzeba coś przełączyć. Nie, tutaj chyba karta tylko była do zebrania, tak? Dobra, o, jakieś rybki tam sobie pływają.
Rozwalmy je sobie. Przynajmniej kilka. Dobra, w dół chyba tutaj będzie... A nie, tu jest żółte przejście. Ale dobrze, że tu jesteśmy. Przy tym przejściu z żółtą kartą jest sekret. Tu mamy taką lampkę niebieską, trzeba w nią sobie strzelić. No i mamy trochę amunicji do Nailguna. Dobra, czyli teraz tu. Do tego przejścia, dobrze. Oho, coś się pojawiło, słyszałem. Więcej przeciwników. Rozwalmy sobie ciebie. Dobrze, bo chyba z ogonka też może mnie uderzyć. I zadałoby to pewnie troszeczkę obrażeń. Kolejny. Dobra, ciebie to tak rozwalimy. O Jezus, armor podniosłem przez przypadek. Znowu zmarnowałem kolejny. No dobra, trudno już. Czy coś tu jeszcze jest? Nie, tu już nic więcej nie ma. To ostrożnie tutaj, bo tu słyszałem. Właśnie, dobrze słyszałem. O ty, cwaniaczku, się ukryłeś. Dobra, ten przycisk, o ile dobrze rozumiem. Tu mam jakieś przejście, ale za moment, chwila. Tu jeszcze słyszałem właśnie jakiegoś enforcera. To wszyscy. Zapiszmy sobie. A, tu się zamknęło, muszę znowu odpalić. Przygotuję sobie Thunderbolta, bo chyba tam są te szamblery gdzieś. Troszeczkę się boję. No, dobrze, że przygotowałem. Bardzo dobrze. Jeszcze jeden jest za ścianą, go widać. Dobra, tam nie idziemy na razie tutaj. Tutaj jest szlam. On mnie będzie ranił. No to dobra, chodźmy tu najpierw w takim razie. Który tam jest ten szlam. Jeszcze trochę rybek zostało. Oj, Nailgun mi się kończy. Nie fajnie. A tu jest trochę amunicji do pozbierania. Dobra, złapię. Czy ja słyszałem, słyszałem zombie? Czy mi się wydawało? Chyba tak, zaraz zobaczymy. Dobra, chodźmy tu. Czy ja mogę jakoś tego szamblera załatwić? Może tą drugą bronią? Da radę tu przejść. Próbujmy tym go rozwalić, bo to też jest właśnie bardzo mocne. Dobra, może być. Okej, no znowu wziąłem kolejny pancerz, zmarnowałem. Dobra, chodźmy tu, rozwalmy tego dziada. Mega zdrówko, fajnie. Uuu. Dużo was. Dobra. Ładnie poczyszczeni. Jeszcze trochę to będzie trwało. Dobrze, gdzie my w ogóle teraz mamy iść? No pewnie tam, gdzie się przeciwnicy pojawili. Tak strzelam. Czyli w tą stronę, dobra. Dobrze wiedzieć. Ale czy tu już nie ma nic? Chyba nie. Jeszcze jeden sekret. Dobra, na dół, dobrze. A, tak, bo to było to przejście żółte. Ciekawa pułapka. Bardzo ciekawa. Dobra, to tam żyje jeszcze, nie? Dobra, trzeba przez to przejść jakoś. Poczekać sobie teraz. To jest dobry moment. Okej. Też spadaj. Rakietnicę chyba podniosłem, trochę amunicji. Dobra, jak to tam wygląda? Tak to wygląda. Uuu, ale szambler mi wyskoczył. Ej, tego to się nie spodziewałem. Dobra. Spadaj, gnoju. Zapiszmy sobie jeszcze raz. Okej. Oj, to wygląda strasznie tam na dole. Jeszcze jest jeden sekret. Czy ja o czymś nie zapomniałem? Boję się, że zapomniałem o jakimś sekrecie. No dobra, na razie sobie zeskoczę tam. Będę trzymał. Zapomniałem o czymś na stówę. Nie wiem, czy będę mógł wyjść już na powierzchnię. Dobra, będą się ściany otwierać. Widzę, tak jest. Nie wiem, mam wrażenie, że tu jest wyjście z poziomu już. Nie wiem, niemożliwe, jeszcze mnóstwo wrogów zostało.
Tak, tu już jest wyjście. O Jezus! Nie jest teleport na szczęście jakiś, który nas zaprowadził tu. Okej. Okay. A jeszcze strasznie dużo wrogów zostało. Gdzie wy jesteście wszyscy? Trzeba was poszukać. Ogólnie tutaj jest easter egg, o którym mówiłem. Trzeba sobie tutaj wskoczyć rocket jumpem. O, thought you get up here somehow. Tak, myślałem, że jakoś się tu dostaniesz. No i właśnie. To nie jest sekret, tylko taki easter egg. Trzeba rocket jumpa sobie zrobić po pancerz. Ale tu jest jeszcze 12 wrogów. A ja zapomniałem na dodatek. No, trzeba wrogów pospawnować faktycznie. I nie ma zdrowia nigdzie. Mało mam zdrowia. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Tak, trzeba ich sobie było pospawnować, jakąś inną ścieżką pójść. I sobie wrogów naspawnować. Na to wygląda. O, jest jakiś... Jakiś zdrówko, fajnie. Jeszcze jeden przeciwnik i jeden sekret, o czym ja zapomniałem. Gdzieś jest jakiś jeden sekret, o którym zupełnie zapomniałem. O, mamy już wszystkich, super. Dobra, i gdzie jest ten sekret? Zapomniałem kompletnie. Może sobie przypomnę zaraz, bez patrzenia. Ale pewnie będę musiał spojrzeć. Dobra, niestety musiałem spojrzeć, bo mi kompletnie wyleciało z głowy, gdzie to jest. Tylko teraz to miejsce trzeba znaleźć. Dobra, mam to. Mam to tutaj. Z tyłu, tak, tu jest przycisk, zapomniałem o tym. Tu jest ostatni sekret, fantastycznie. No i tyle, możemy stąd wychodzić. Jestem ciekaw, czy w Skerch of Armagon zachowam wszystko, co mam. Bo tutaj epizody się przechodzi jeden po drugim, a nie wybiera się. No ale pewnie stracę wszystko znowu. Znając życie. Auć. Dobra, tu. Gdzie było teraz wyjście? O matko. Ten biedny Ranger. Zawsze mu cieknie krew z nosa na tym portrecie, bo może mieć max 50 punktów zdrowia. Smutek. Smuteczek. Dobra, tutaj to było. Jest tu wyjście. O Boże, znowu muszę stracić zdrowia. Skakując. Ale na szczęście nie za dużo. I dobra, to tyle. Tu jest wyjście. Pozbierajmy sobie jeszcze coś. No ale nie, no stracimy wszystko na bank. Jestem pewien. No i super. Jakie przejście. Patrzcie na to. Ej, fajne. A, bo to chyba teraz lecimy do tego, do wymiaru, do tych wymiarów Quake'a, tych przeciwników naszych. Opuszczamy ziemię znowu, tak mi się wydaje. Tak, chyba o to chodzi. Tak jest. No dobra, to lecimy znowu gnoją złożyć wizytę. W drugim epizodzie to będzie w takim razie. Tak mi się wydaje. Tak, pierwszy epizod ukończony. A, głęboko w ośrodku badawczym odkrywałem przejście, którego użyli właśnie wyznawcy Quake'a, aby dostać się do naszego świata. Okej. Okay. Użyli jakiegoś gigantycznego teleportera, aby przeciążyć jeden z naszych teleportów, tych ziemskich. Dopóki ten portal istnieje, Ziemia nie będzie bezpieczna. Musimy znaleźć źródło mocy tego ich portalu, żeby go wyłączyć. Dobra, czyli ponownie, tak jak mówiłem, wkraczamy do mrocznej domeny tych ziem, gdzie znowu będą rządzić. O, to tam będą ogry i to wszystko, ci gorsi przeciwnicy. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie, ale do drugiego epizodu... O, jeszcze coś tu jest. Jeszcze coś tu jest. A, no tu już czytałem to, bo tu już sobie też przygotowałem tą całą informację.
Że możemy to wyłączyć. Ich źródło, raz na zawsze. No i tak, nie bacząc na nasze własne bezpieczeństwo, wchodzimy do tego portalu, żeby zmierzyć się po raz kolejny z siłami Quake'a na ich ziemiach. Ale do tego przejdziemy sobie w kolejnym odcinku, ponieważ jak na razie to by było na tyle. Siema!